Witam serdecznie w Kryminalnie na Taśmach. Z tej strony Justyna i w dzisiejszym odcinku znów zabieram was do Szkocji. Na kanale są już dwie sprawy z tego regionu: historia Jodie Jones oraz Margaret Fleming. Zatem jeśli jeszcze ich nie znacie, to umieszcza do nich odnośniki w ekranach końcowych. Zapraszam. Kiedy 4 maja 2010 roku 38-letnia Suzanne wybiera się do pracy, wszystko wydaje się być w najlepszym porządku. Wychodzi ze swojego mieszkania w Stanhouse i wsiada do autobusu jadącego do centrum Edynburga. Wysiada na Princess Street, kupuje śniadanie, a następnie kieruje się do pracy. Do przejścia ma około 20 metrów. Kamery rejestrują ją idącą od Fissure Street o 8.53, ale Suzanne do pracy nie dociera. Nikt nie wie, gdzie jest. Jej telefon milczy. Znikła bez śladu w ciągu minuty. Co takiego się tam stało? Jeżeli jesteście ciekawi tej historii, to zapraszam do posłuchania. Zacznijmy zatem od samego początku i poznajmy pierwszą bohaterkę naszego podcastu. Susan Pili urodziła się w roku 1972. Na temat jej dzieciństwa czy też wczesnych lat dorosłości niewiele wiemy, więc skupimy się na tym okresie tuż przed jej zaginięciem. Susan mieszkała i pracowała w Edynburgu. Była księgową w firmie Infrastructure Managers Limited w skrócie IML. Nad Hisaw Street w centrum miasta. Jej rodzice Robert i Sylvia Pillay opisywali ją jako bardzo aktywną, to znaczy uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu, jeździć na rowerze. Angażowała się również w różne zbiórki charytatywne, zawody, brała udział w maratonach wraz ze swoimi kolegami z pracy, zatem przekuwała tą aktywność fizyczną w coś szlachetnego. I skoro już przy pracy jesteśmy, to Susan radziła sobie w niej świetnie, była najpopularniejszą osobą w zespole, była powszechnie lubiana. Pracodawca również nie mógł złego słowa o niej powiedzieć, była punktualna, solidna, można było na nią liczyć. Utrzymywała pozytywne relacje ze swoimi współpracownikami, chętnie wdawała się z nimi w, w pogawędki podczas przerw i generalnie, tak jak już mówiłam, zdawało się, że wszyscy ją lubią. Razem z Suzen w biurze pracował także pewien mężczyzna, nazywał się David Gilroy. I David jest bardzo ważną postacią w naszym podcaście, a to dlatego, że wdał się Suzen w romans. Był żonaty i na początku nie było to nic poważnego, chwilowa zabawa, nic na stałe. Jednak w miarę upływu czasu Suzanne zdała sobie sprawę, że wchodzenie w tą relację nie było dobrym pomysłem i zdecydowała się ją zakończyć. O Davidzie Gilroyu jeszcze powiem, jeszcze do niego wrócę. A tymczasem przejdźmy dalej, bo idziemy chronologicznie. Na przełomie kwietnia i maja 2010 roku Suzanne zaczęła spotykać się z innym mężczyzną, którego poznała na portalu randkowym. Znamy tylko jego imię: nazywał się Mark, miał 41 lat, nie miał żony i wydawał się być bardzo sympatycznym facetem. Nasza bohaterka go polubiła. Ich znajomość się dopiero rozwijała, ale wszystko szło w dobrym kierunku. 3 maja 2010 roku to był poniedziałek i zdaje się, że święto, tzw. bank holiday i Susan umówiła się na drugą randkę z Markiem. Mieli spędzić miło czas w jego mieszkaniu, zabrała za sobą butelkę ginu. W miarę upływu czasu, w miarę upływu tej randki, Susan wysłała smsa do swojej mamy Napisała, że nie wróci na noc i prosiła, by zajrzała do jej mieszkania i nakarmiła jej kota, który wabił się Merkury. Następnego dnia, 4 maja, Mark podwiózł Susan do jej mieszkania w dzielnicy Stenhouse. Była 6:45, kiedy wysadził ją przed blokiem. Pożegnali się i Mark skierował się w stronę miejscowości Livingston, oddalonej od Edynburga o jakieś 40 minut jazdy samochodem. To tam właśnie pracował. Według niego wszystko zdawało się być zwyczajne, normalne. To znaczy, Suzen wydawała się być w dobrym humorze, czuła się dobrze. Powiedziała, że kiedy wróci do domu, to nakarmi kota, weźmie prysznic i wyruszy w drogę do pracy. Do mieszkania dotarła. Miała godzinę z hakiem na przygotowanie się do wyjścia. Tego dnia założyła niebieskie spodnie, najpewniej jeansy. Czerwony polar, a na ramiona narzuciła jasno-niebieską kurtkę. Zebrała za sobą również żółtą torbę na ramię. Wyszła z mieszkania po godzinie ósmej rano. Została uchwycona przez kilka kamer na mieście. Udała się na przystanek w pobliżu swojego mieszkania i o ósmej dziewiętnaście wsiadła do autobusu. O ósmej trzydzieści wysłała smsa do swojej mamy z podziękowaniem za nakarmienie kota poprzedniego wieczora. Dodała również, że sądzi, iż chyba Mark ją lubi. Tym autobusem, do którego wsiadła przy swojej dzielnicy, jechała około 12 minut. Później przesiadła się do innego, który jechał już bezpośrednio do centrum miasta. Wysiadła na Princess Street. Była 8.49. O 8.52 kamery w markecie Sainsbury's uchwyciły Susan kupującą jogurt i batonika. Następna kamera uliczna zarejestrowała ją idącą już w Street. W źródłach jest wspomniane, że w tym momencie znajdowała się mniej więcej minutę spacerem od wejścia do swojego biura. Wkrótce wybiła godzina dziewiąta. Biuro IML rozpoczynało swój dzień pracy. Ostatni spóźnialscy wpadali przez drzwi, ale wśród nich nie było Suzen. Mijały kolejne minuty, pół godziny, godzina, a jej nadal nie było. I było to niezwykłe, bo Suzen była sumienna, punktualna, odpowiedzialna. Nigdy nie zdarzyło jej się tak po prostu nie przyjść bez usprawiedliwienia. Gdy spóźnił jej się autobus, to zawsze informowała o tym kogoś z biura. Ale tym razem nikt nie miał od niej żadnych wieści. Na początku jej współpracownicy pisali do niej sms Może zabalowała, może ma kaca. Nigdy, co prawda, jej się to nie zdarzyło, ale może to będzie ten pierwszy raz, w końcu był długi weekend. Jednak w miarę upływu czasu Suzan nadal nie dawała o sobie nic znać. I o jej nieobecności w końcu został poinformowany menadżer, który natychmiast zaczął do niej dzwonić. Jednak się nie dodzwonił, bo jej telefon był wyłączony. Próbował jeszcze kilka razy w różnych odstępach czasu, ale ponieważ te próby na nic się nie zdały, to postanowił skontaktować się z Sylwią Pili, matką kobiety. Sylwia odebrała telefon od menadżera córki o godzinie 12.45. Poczuła niepokój. Przecież jeszcze rano wysyłały sobie wiadomości, jak to nie dotarła do pracy. Próbowała się z nią skontaktować, licząc, że może od niej odbierze telefon, ale niestety jej komórka w dalszym ciągu była wyłączona. Matka od razu pomyślała, że coś musiało się złego stać. Znała swoją córkę, wiedziała, że nie zniknęłaby od tak, na pewno nie z własnej woli, razem z mężem zgłosili sprawę na policję. I przyznam, że była nieco zaskoczona, bo tutaj policja zaczęła działać od razu. Od razu zaczęli badać całą sprawę, nie czekając tych 24 czy 48 godzin, jak to zwykle bywa. Dosyć szybko też dotarli do nagrań z kamer, o których mówiłam wcześniej, które uchwyciły Suzanne zmierzającą do pracy. I skupili się na trzech urządzeniach. Pierwsza kamera uchwyciła ją na ragu St. Andrew's Square i Tissel Street. Kamery druga i trzecia zarejestrowały osobę przypominającą Suzen, idącą od History Street. I słowo klucz przypominającą, ponieważ obrazy z tych kamer były gorszej jakości, obraz był ziarnisty i też nikt nie był tak w 100% procentach pewien, czy to jest zaginiona. Poza tym, biuro, w którym Suzen pracowała, wejście konkretnie, znajduje się w martwym punkcie. Kamery nie rejestrują, kto wchodzi, ale na drugim końcu tej ulicy, na ulicy Thyssen Street, na jej wylocie, znajduje się kolejna kamera. I ta kamera nie zarejestrowała Suzanne. Więc gdyby kobieta nie weszła do biura, tylko przeszła dalej, do końca ulicy, to właśnie to urządzenie by ją uchwyciło. A tak się nie stało. To gdzie zatem była? Może zawróciła? Ale znów, gdyby tak było, to kamery zarejestrowałyby ją, bo by wracała, tak? Co zatem się z nią stało? W pobliżu miejsca, gdzie szła, widziano niebieski samochód, Volkswagena Golfa oraz pasażera wysiadającego z taksówki. Policja wystosowała więc publiczny apel do tych osób, by zgłosiły się na policję. Funkcjonariusze mieli nadzieję, że ci świadkowie widzieli Susan i będą w stanie powiedzieć, co się z nią stało, może kogoś spotkała po drodze. Kierowcy niebieskiego auta nie udało się ustalić, nie zgłosił się na komisariat, co innego pasażer tej taksówki. Jednak on nie był w stanie stwierdzić, czy widział zaginioną, czy nie. I od tego momentu, właściwie, zaginięcie suzen stało się sprawą medialną. I to głównie ze względu na apele szkockiej policji. W centrum miasta ustawiono duży ekran, na którym wyświetlano nagrania z kamer, na których widać było zaginioną kobietę. Obok też pojawiała się informacja z prośbą, by każdy, kto widział Suzen, zgłosił się na komisariat lub zadzwonił pod podany numer. Do sprawy zaginięcia pani Pili został przydzielony detektyw Gary Flanagan. Od samego początku mówił o tym, że obawia się o bezpieczeństwo Suzanne. Stwierdził, że istnieją przesłanki sugerujące, że przetrafiło jej się coś złego. 5 maja 2010 roku do biur IML na Hissel Street zawitała szkocka policja. Śledczy mieli za zadanie przesłuchać współpracowników zaginionej między innymi. I wszyscy stwierdzili zgodnie, że tamtego ranka, 4 maja, nie widzieli Susan. I nikt nie wiedział, gdzie może być. Funkcjonariusze przeszukali też biurko kobiety, w tym także i jej komputer. I na tym komputerze natrafiono na jednoznaczne maile, które Susan wymieniała ze swoim kolegą z pracy, Davidem Gilroyem. Tak jak wspominałam na początku, ta dwójka miała romans, więc rzecz jasna detektywi chcieli z nim porozmawiać. Ale okazało się, że tuż przed ich przyjazdem, Gilroy wyjechał w podróż służbową na zachodnie wybrzeże Szkocji. I pozwólcie, że właśnie teraz przybliżę postać Davida Gilroya. W firmie był jednym z dyrektorów i cieszył się nieposzlakowaną opinią wśród swoich pracowników. Był znany jako osoba od rozwiązywania problemów. Miał 47 lat, mieszkał w dzielnicy Silvernose w Edynburgu wraz z żoną Andreą i dwójką małych dzieci. Zanim został przyjęty do IML, to przez 12 lat służył w wojsku. Ponieważ Gilroy był w trasie, w delegacji, to początkowo postanowiono się z nim skontaktować telefonicznie. Ale. On tych telefonów od policji nie odebrał, bo miał wyłączony telefon. Więc zostawiono mu kilka wiadomości głosowych z prośbą o jak najszybszy kontakt. Warto dodać, że przez większą część dnia ten telefon pozostawał nieaktywny. Dopiero po południu Gileroy go włączył. Gdy dotarł do miejscowości Lock Gilphead, zadzwonił na komisariat policji w Crossrefine. I dowiedział się, że ma jak najszybciej wracać do Edynburga, by złożyć zeznanie. Gilroy poinformował policję, że w stolicy będzie około 21.30. Jednak na miejsce dotarł dużo później, o 23.40. Na komisariacie policji w Crossrefine przesłuchiwano go przez prawie 12 godzin. Podczas tych rozmów detektywi zwrócili uwagę na świeże zadrapania na jego twarzy i dłoniach. Gdy go o to zapytali, David odparł, że powstały na skutek prac ogrodniczych, które wykonywał w ostatnich dniach w swoim ogrodzie. Jednak to, co nie dawało śledczym spokoju, to fakt, że te zadrapania próbował ukryć, nakładając na nie makijaż. Poza tym uznali również za dziwne, że nie przejął się zbytnio zaginięciem Suzan, nie tylko swojej podwładnej, ale też jej kochanki, co prawda byłej, ale rozstali się niedawno. Podczas gdy inni martwili się, że jej nie ma, nie przyszła do biura, jej matka również nie wie gdzie jest, on wyjechał sobie w delegację. I warto wspomnieć, że nie była to podróż, którą musiał odbyć. To było zwyczajne sprawdzenie boisk do gry w piłkę nożną przy szkole podstawowej, za których projekt odpowiadała właśnie firma IML. Równie dobrze mógł zostać oddelegowany tam ktoś inny, z niższego szczebla, nie dyrektor. W związku z tymi podejrzeniami policja skonfiskowała jego odzież, telefon komórkowy oraz samochód w celu przeprowadzenia testów. W międzyczasie detektywi postanowili dowiedzieć się więcej na temat związku Gilroy'a i Suzanne, pytając o niego ludzi z ich otoczenia. I dowiedzieli się, że romans rozpoczął się w lecie 2009 roku. W pewnym momencie żona Davida się o wszystkim dowiedziała i wyrzuciła mężczyznę z domu. Pod koniec roku 2009 David wprowadził się do Suzanne, ale na krótko. Już przed Bożym Narodzeniem wrócił do Silvernose. Nie pasowali do siebie, często się kłócili, Suzanne zwierzała się matce, miała zresztą z rodzicami bardzo bliskie relacje, często ze sobą zrywali, potem znów się godzili. Gilroy nie był w stanie wybrać czy żona, czy kochanka. Wracał do rodziny, ale widywał się dalej Suzanne, która, zdaje się, była już zmęczona jego niezdecydowaniem. Zdarzyło się, że pakowała jego rzeczy, wynosiła przed dom, potem Gilroy przepraszał, ona mu wybaczała i tak to wszystko toczyło się dalej. Jednak z czasem zachowanie Davida stawało się coraz bardziej nieprzewidywalne. Raz podczas kłótni wyrzucił rzeczy Susan przez okno w kuchni. Innym razem na ulicy zatrzymała go policja zagrożenie grożenie nożem sąsiadowi, który chciał interweniować, kiedy on i Susan się kłócili. W końcu kobieta miała tego dosyć. Ten związek nie miał najmniejszego sensu. Już nawet nie chodziło o to, że David nie był w stanie wybrać, ale też o jego zachowanie. Był bardzo porywczy. Chciał kontrolować każdy aspekt jej życia. Zdecydowała się to zakończyć, a kiedy to zrobiła, to poczuła wielką ulgę. Ale David nie chciał odpuścić. Na miesiąc przed zaginięciem Suzen wysłał jej ponad 400 wiadomości tekstowych. A po jej zaginięciu nie wysłał żadnej. To było dziwne: tak zabiegał o kontakt, spamował jej SMS-ami. Szacuje się, że wysyłał jej około 50 wiadomości dziennie już po zerwaniu, a kiedy zniknęła, to nagle zamilkł, zupełnie jakby spodziewał się, że już mu nigdy nie odpisze, jakby wiedział, co dokładnie się z nią stało. Policja wykreowała sobie obraz Gilroy'a jako mężczyzny kontrolującego z obsesją na punkcie swojej byłej kochanki. Spędzili wiele godzin przeglądając nagrania z kamer, aby sprawdzić, jak wyglądała podróż Gilroy'a do Lock Gilphead. Czy nie robił sobie na przykład jakichś dziwnych przystanków po drodze? Ustalono, że do tej miejscowości dotarł. Rzeczywiście, był w tej szkole podstawowej i spotkał się z jej przedstawicielami. Sprawdził to boisko, ale podróż, która zwykle zajmuje trzy godziny w jedną stronę, Davidowi zajęła pięć. Co więc robił przez te dodatkowe dwie godziny? Musiał zboczyć z trasy albo gdzieś się zatrzymać. Tylko po co? Śledczy postanowili go o to zapytać. David jechał wtedy srebrnym voxholem Vectrą i stwierdził, że podróż przedłużyła mu się ze względu na problemy z tym samochodem. Konkretnie problemy z zawieszeniem. I rzeczywiście po sprawdzeniu przez techników tego auta okazało się, że samochód miał usterkę. Do tego pod spodem znaleziono przyklejone liście i błoto, zupełnie tak, jakby zjechał z głównej trasy na jakąś ziemistą, polną drogę, mało uczęszczaną. Nie wiem, czy detektywi zapytali go o te liście i to było to pod samochodem i czy im na to odpowiedział. Niemniej jednak wysnuli taką hipotezę, że może zjechał z głównej trasy po to, by przykładowo porzucić gdzieś ciało suzen. Od kilku dni zespół przydzielony do tej sprawy coraz bardziej skłaniał się ku wersji, że kobieta już nie żyje. Każdy kolejny dzień zdawał się to potwierdzać. To, że prawdopodobnie spotkało ją coś strasznego, że na przykład została zabita. Jakby nie patrzeć, nie było dowodów na to, że żyje. Nie było też w sumie dowodów na to, że nie żyje. Ale policja zakładała tą pierwszą opcję. David Gilroy był jedyną osobą, która mogła chować do Suzanne jakąś urazę. W końcu został przez nią odrzucony. Do tego zaczęła spotykać się z innym mężczyzną. Możliwe, że David się o tym dowiedział i to go rozwścieczyło. Poza tym ta nagła delegacja, plus zaprzestanie wysyłania SMS-ów w dzień jej zniknięcia. Właściwie to od tego momentu śledcze zaczęli traktować Gilroya jako swojego głównego podejrzanego. Postanowiono też trzymać się teorii, że gdzieś na trasie między Edynburgiem a Lochgilphead Gilroy postanowił porzucić zwłoki Suzen wprowadzono psy tropiące z Yorkshire, szkolone do wykrywania zapachu krwi i rozkładu. Zaprowadzono je do auta mężczyzny oraz do piwnic biura IML. Jeden z psów podniósł alarm w piwnicy, a drugi wyczuł coś w bagażniku Vauxhall'a. W piwnicy natrafiono na ślad krwi, ale po przetestowaniu go okazało się, że ta krew nie pochodziła ani od Susan, ani od Davida. W bagażniku mężczyzny nie znaleziono żadnych śladów, czy to krwi, czy innych płynów, które można byłoby przebadać. Natomiast zauważono, że wnętrze bagażnika spryskano dużą ilością odświeżacza powietrza, by zamaskować wyraźną woń środków czyszczących na bazie wybielacza. Mimo że w aucie nie znaleziono żadnych dowodów kryminalistycznych potwierdzających, by Suzanne tam była, to jednak wiele wskazywało na to, że. Ten Vauxhall to jest klucz do rozwiązania zagadki, co się z nią stało. Policja była przekonana, że Gilroy zabił Susan rankiem 4 maja, kiedy była w drodze do pracy, a następnie zapakował jej ciało do bagażnika Vauxhalla i następnego dnia wyruszył w podróż do Lochgilphead. Po drodze zjechał na mniej uczęszczaną drogę i tam pozbył się zwłok. To by tłumaczyło uszkodzenie zawieszenia oraz to, że było w błocie i liściach. Wysłano policjantów do przeszukania terenu między Edynburgiem a zachodnim wybrzeżem. Najwięcej uwagi poświęcono regionowi Argyll and Bute, którego stolicą było właśnie Lock Gilbhead. Przeszukiwano tereny zalesione. Apelowano, by każdy, kto widział 5 maja srebrnego Vauxhalla w swoich okolicach, parkującego w dziwnych miejscach, Zgłosił się na policję. Przed funkcjonariuszami było bardzo trudne zadanie, prawie tysiąc kilometrów kwadratowych do sprawdzenia. I mimo największych starań, nie natrafiono na żaden ślad Suzanne Pillie. 23 czerwca 2010 roku szkocka policja zatrzymała, a następnie aresztowała Davida Gilroy'a w związku ze zniknięciem jego byłej kochanki. Jeszcze tego samego dnia został oskarżony o jej morderstwo. 24 czerwca 2010 roku Gilroy stawił się w Edinburgh Sheriff Court, gdzie wysłuchał aktu oskarżenia. Miał możliwość złożenia wniosku czy też oświadczenia, ale z niego nie skorzystał. Uważał, że jest niewinny. Sędzia, który z tego co czytałam, jest nazywany także szeryfem taki ma tytuł. Zezwolił i zatwierdził kaucję dla Gileroja, który też z niej skorzystał i rzeczywiście wyszedł na wolność. Tą wolnością mógł się cieszyć do czasu rozpoczęcia procesu. W sierpniu 2010 roku policja zorganizowała przeszukanie, koncentrując się na obszarze Glenkrow w Zachodniej Szkocji. Ponad 150 ochotników z czterech zespołów ratownictwa górskiego dołączyło do policji Lothian and Borders oraz Strathclyde, próbując odnaleźć Suzen. Gary Flanagan powiedział, że podjęcie takich poszukiwań jest czymś niezwykłym w tak trudnym terenie i po raz pierwszy policja korzysta z pomocy zespołów ratownictwa górskiego z całej Szkocji. Ponownie zaapelowano do wszystkich będących w tamtym obszarze o rozważanie, czy widzieli gdzieś na trasie srebrnego Vauxhall'a. Proszono, by ludzie, którzy przyjechali w tamte tereny na wycieczkę, 5 maja, sprawdzili na zdjęciach zrobionych na pamiątkę, czy w tle nie przewija się to srebrne auto. Podano również dokładne ramy czasowe, na które należy zwrócić uwagę. Do tego apelu dołączyli się również rodzice zaginionej. Sylwia i Robert Pili wydali oświadczenie, w którym prosili, by każdy, kto ma jakieś informacje, zgłosił się na policję. Tliła się w nich jeszcze nadzieja, że córka żyje, ale zdawali sobie sprawę z tego, że po takim czasie policja szuka już tylko jej ciała. Po paru dniach te zakrojone na szeroką skalę poszukiwania się skończyły i nikt, z zespołów ochotników, nie natrafił na żaden, nawet najmniejszy ślad po Suzen. To było bardzo rozczarowujące, chyba najbardziej właśnie dla tych wszystkich jednostek policji i ochotników. Zaginięciem Suzen żył cały Edynburg. Liczono, że po takich poszukiwaniach coś jednak uda się znaleźć. Przecież nie rozpłynęła się w powietrzu. Coś musiał z nią zrobić. Pytanie tylko co. Pomimo braku ciała, Korona, czyli prokuratura, zdecydowała, że nadal istnieją wystarczające dowody, aby kontynuować sprawę przeciwko Gilroyowi w związku z morderstwem Suzanne. Proces miał rozpocząć się w poniedziałek, 20 lutego 2012 roku. I tak też się stało. David Gilroy stanął przed sądem w Edynburgu. Przewodniczącym składu sędziowskiego był Lord... Brocka czyli Alastair Peter Campbell. Oskarżycielem był Alex Prentice, a głównym obrońcą Jack Davidson. Akt oskarżenia liczył pięć stron. Gilroy'a oskarżano, że 5 maja 2010 roku porwał, a następnie zamordował Suzanne Pili w biurze lub w pobliżu miejsca ich pracy na Hissle Street w siedzibie IML. Następnie przetrzymał ciało Suzanne do dnia kolejnego, Zapakował je do bagażnika swojego auta, srebrnego Vauxhall'a Vectry, i porzucił w nieznanym miejscu na trasie między Edynburgiem a Loch Gilbhead. W skład ławy przysięgłych wchodziło ośmiu mężczyzn i siedem kobiet. Proces rozpoczęto od przedstawienia nagrań z kamer, na których widać Susan zmierzającą do pracy rankiem 4 maja 2010 roku. Do pracy! Do której tamtego dnia nie dotarła. Jak pamiętacie, wspominałam, że ta ostatnia kamera, która zarejestrowała Suzanne wchodzącą na Thyssen Street, była bardzo słabej jakości i poddawano wątpliwość, czy kobietą uchwyconą na tym nagraniu rzeczywiście jest zaginiona. Powołano zatem biegłą Jacqueline Butterick, która po przeanalizowaniu tego i innych nagrań Stwierdziła, że na tym ostatnim wideo z pewnością jest Suzanne ze względu na podobieństwo w posturze, jak i ubraniu. Później przedstawiono treści maili i SMS-ów, które Gilroy wysyłał do swojej byłej kochanki. Następnie miejsce dla świadków zajęli członkowie rodziny, zarówno pani Pili, jak i Gilroya. 27 lutego 2012 roku miejsce dla świadków zajęła Andrea Gilroy, żona oskarżonego. Kiedy poinformowano ją, że ma możliwość odmówienia składania zeznań, skorzystała z niego, bo jeszcze wtedy mogła. Z tego co czytałam, to później prawo się zmieniło i teraz zarówno małżonkowie, jak i partnerzy osób oskarżonych muszą zaznawać. Są świadkami oskarżenia. Kolejnymi osobami, które zeznawały na procesie, byli współpracownicy Davida i Suzanne, którzy zeznali, że para często korzystała z piwnicy ich biura by pobyć sam na sam. Według nich 4 maja Gilroy zjawił się w pracy przed Susan i dowodzą temu nie tylko zeznania jego kolegów, ale także logowania na jego komputerze służbowym. Oskarżenie wysnuło więc taką teorię, że Gilroy widząc Susan idącą do pracy, wyszedł do niej przed budynek. Ponieważ wejście do biura znajdowało się w martwym punkcie, to nie ma z tego nagrania. Prokurator snuł opowieść, że Gilroy poprosił Suzen o prywatną rozmowę w ich dawnym miejscu, w biurowej piwnicy. Kobieta miała się zgodzić. Spekulowano, że Gilroy błagał ją, by do niego wróciła, ale Suzen dała mu jasno do zrozumienia, że to koniec. Dodała też, że spotyka się z kimś innym. To rozwścieczyło Gilroya, który rzucił się na Suzen i ją udusił. Kobieta walczyła i go podrapała. To wyjaśnia rany na jego dłoniach i twarzy, które próbował ukryć pod makijażem. Gdy powołano lekarza, który zbadał te zadrapania na ciele Gilroy'a, to stwierdził, że rzeczywiście niektóre mogą pochodzić od prac w ogrodzie, ale nie tylko. Wyraźnie widać, że są tam także obecne rany od paznokci, które wbiły się w skórę, tworząc takie półksiężyce. Poza tym Gilroy miał na klatce piersiowej siniaki oraz rozcięcie na czole. W każdym razie do piwnicy prawie nikt nie wchodził, więc Gilroy nie musiał się obawiać, że ktoś ich zobaczy. Po uśmierceniu Suzan przeciągnął jej zwłoki do wnęki za klatką schodową. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś jednak w ciągu tego dnia do tej piwnicy zszedł. To właśnie za tą klatką schodową jeden z psów tropiących podniósł alarm. Po wszystkim Gilroy miał wyjść na górę do biura. O 9.15 rozmawiał z jednym ze swoich współpracowników, który później zaznał, że David był blady jak ściana i się pocił. Niedługo później wyszedł z pracy, tłumacząc się tym, że zostawił w domu ważne dokumenty i musi je odebrać. Później wyszło na jaw, że tamtego ranka do pracy przyjechał autobusem, więc i autobusem udał się w drogę powrotną. Na miejscu zorientował się, że nie ma kluczy. Zamówił więc taksówkę, która zawiozła go do domu jego matki, gdzie znajdował się zapasowy komplet. Gilroy zabrał go i pojechał znów do Silvernow. Zabrał auto w srebrnego Vauxhalla i pojechał w stronę centrum. Zaparkował na Hazel Street, konkretnie przy Zatoce 26, przy piwnicy. Prokuratura wysunęła teorię, że dostał się do piwnicy od zewnątrz. Zabrał ciało Suzanne i spakował je do bagażnika auta. Wrócił do biura, ale po jakimś czasie znów wyszedł, by kupić odświeżacze powietrze. Z pracy wyszedł wcześniej niż zwykle i udał się do szkoły swojej córki, by wziąć udział w wieczorze dla rodziców. Jego koledzy zaznali w sądzie, że dokładnie pamiętają, kiedy wychodził, bo przerwał im spotkanie trwające w sali konferencyjnej. Zapytał, czy wszystko jest ok i czy może iść do domu. Uznali to za dziwne, bo przecież był jednym z dyrektorów i nie musiał nikogo pytać o pozwolenie. Sugerowano, że Gilroy wrócił do domu z ciałem Suzanne w swoim bagażniku. Wieczorem wraz ze swoją żoną i dziećmi udali się na pizzę. Zostali uchwyceni przez kamerę w lokalu, był także wyciąg z karty potwierdzający ich obecność. Pracownicy IML zeznali, że 5 maja 2010 roku Gilroy przyjechał do pracy rano, jak zwykle. Przyjechał samochodem. Około 11 powiedział, że wychodzi, bo jedzie w delegację do Lock -Gilbhead. Tak jak wspominałam, dojazd do Lock z Edynburga powinien zająć nieco ponad 3 godziny. Ale Gilroyowi w jedną i w drugą stronę zajęło to ponad 4. Więc finalnie gdzieś tam było te 2 godziny zapasu. Prokurator zwrócił uwagę, że podczas tych dodatkowych godzin Gilroy mógł pozbywać się ciała suzen. Próbki gleby spod spodu samochodu oraz uszkodzone zawieszenie powstały w wyniku zjechania z asfaltowej drogi w miejsce trudno dostępne dla zwykłych osobówek. Jeżeli chodzi o obronę, to oni nie do końca dali sobie radę z tą sprawą. To znaczy mimo tego, że proces był poszlakowy, to jednak nie potrafili tego udźwignąć, nie powołali na świadków żadnych swoich specjalistów, biegłych. Zdaje się, że w ogóle powołali tylko sześciu świadków, którzy nie wnieśli za wiele do tej sprawy. Głównie byli to pracownicy IML, którzy zeznali, że 4 maja czy też 5 maja nie zauważyli w firmie niczego dziwnego. Dla porównania, prokuraturze przedstawienie dowodów i świadków zajęło tak około, tak szacuje, 15 dni, a obronie niecałe dwa. Gilroy nie zeznawał w swojej sprawie. 13 marca 2012 roku ława przesięgłych udała się na naradę. Po dwóch dniach, 15 marca, David Gilroy został przez nich uznany za winnego morderstwa Suzanne Pili i winnego utrudniania śledztwa. Werdykt nie był jednogłośny. Ogłoszenie wyroku nastąpiło miesiąc później, 18 kwietnia 2012 roku. I co ciekawe, było filmowane ze względu na duże zainteresowanie całą sprawą. Wyrok został wyemitowany w telewizji jeszcze tego samego dnia. Sędzia zastrzegł jednak, by kamery były skierowane wyłącznie na niego oraz prokuraturę i obronę, nie na samego oskarżonego czy też jego rodzinę, czy rodzinę Susan Pili. Ponieważ Gilroy nie chciał ujawnić, gdzie ukrył ciało Suzanne, bo twierdził, że jest niewinny, to podczas ogłoszenia wyroku sędzia powiedział mu, aby zastanowił się nad ujawnieniem miejsca pochówku pani Pili. Dodał, że ta informacja z pewnością przyniesie ulgę Sylwii i Robertowi, którzy będą mogli należycie pochować swoją córkę. Ale nie wiadomo, czy Gilroy wziął sobie te słowa do serca, Raczej nie, bo już teraz mogę powiedzieć, że ciała Suzanne nie odnaleziono i on do tej pory nie ujawnił, gdzie jest, bo też cały czas uważa, że jest niewinny. Sędzia skazał Gilroy'a na dożywotnie więzienie z możliwością zwolnienia warunkowego po 18 latach. Rodzina Davida, która gdzieś tam go wspierała, była zdruzgotana tym wyrokiem. Uważali, że obrona się nie postarała. Nie negowali niczego, nie starali się jakoś Davida wybronić. Uznali, że zespół spartaczył sprawę, mimo iż cały proces był tylko poszlakowy. Zostali zwolnieni, rodzina zatrudniła nowych adwokatów, którzy mieli zbierać dowody, by móc składać apelacje od wyroku. Tych apelacji było kilka, one wszystkie zostały odrzucone. Ostatecznie w czerwcu 2017 roku Szkocka Komisja do Spraw Rewizji Spraw Karnych zamknęła ostatecznie tę sprawę i nie można już żadnych apelacji, odwołań składać. O całej sprawie wypowiadali się różni eksperci, którzy często zwracali uwagę na czas tych kamer. Mianowicie na fakt, że różnił się on na każdym urządzeniu i ta rozbieżność wynosiła mniej więcej minutę. A minuta w przypadku Susan Pili jest bardzo znacząca. Gdzieś tam pojawiały się głosy, w tym głos samego Gilroy'a, że to może ten niebieski samochód Volkswagen Golf na ulicy miał coś wspólnego z zaginięciem Susan. Jak wiemy, kierowca nie zgłosił się na policję. Możliwe, że nie zrobił tego dlatego, że zawracał na tej ulicy, a to było niedozwolone. W każdym razie obrona nie podniosła tego w sądzie i ława o tym nie usłyszała. Po jednym z publicznych apeli policji o informacje zgłosiła się pewna kobieta. Ta kobieta twierdziła, że widziała osobę podobną do Suzen w domu towarowym w mieście między godziną dziewiątą a jedenastą. Jednak policja nie potraktowała tego zgłoszenia poważnie, bo już wtedy snuli takie teorie, że Susan została zamordowana przez Gilroy'a mniej więcej w momencie, kiedy szła do pracy, czyli gdzieś około 9 rano, więc ta kobieta nie mogła jej widzieć między 9 a 11 w tym domu towarowym. Ale trop trzeba było zbadać, z tym, że policja pojechała do tego domu towarowego. Sześć tygodni od zgłoszenia się tego świadka, więc kiedy chcieli obejrzeć nagrania z kamer, to były one niedostępne, bo materiał się nadpisał. Obrona powinna wezwać na świadka tę kobietę, zawsze to by inaczej przysięgli, spojrzeli na to wszystko, a tak byli wystawieni tylko na tą jedną narrację, narrację prokuratury. Warto wspomnieć, że mniej więcej w podobnym czasie co Suzen w Edynburgu zaginęła inna kobieta, 56-letnia Elizabeth Brown, którą ostatni raz kamery zarejestrowały w autobusie jadącym do centrum Edynburga. Jej ciało znaleziono rok później, nagie od pasa w dół, w lesie na północy Anglii. Nigdy nie ustalono, czy kobieta została zamordowana, ponieważ w momencie znalezienia jej ciała było ono w zaawansowanym stopniu rozkładu. Uważano, że te dwa zaginięcia mogą być ze sobą powiązane, ale policja nigdy ich pod tym kątem nie sprawdziła. Z drugiej jednak strony, mimo wszystko, jest więcej dowodów wskazujących na winę Gilroya i jego chorobliwą zazdrość w stosunku do Suzen. Wspominałam już, że podczas jednej z kłótni wyrzucił jej rzeczy przez kuchenne okno. Raz nawet podczas służbowego wyjazdu Susan rozmawiała z jakimś mężczyzną, który po prostu był gościem w hotelu, w którym cała firma ich po prostu ulokowała. Rozmawiali kilka razy i to się też Davidowi bardzo nie spodobało. Zaczepił tego mężczyznę, zaczął go wyzywać, zaczął mu grozić, że go zabije, jeśli się nie odczepi od jego kobiety. Miało to miejsce w październiku 2009 roku, a więc zaledwie na chwilę przed zakończeniem tego romansu. W ogóle to ten mężczyzna, z którym Suzanne rozmawiała podczas tego służbowego wyjazdu, nazywał się Steven Kavanagh. Prokuratura do niego dotarła i on zeznawał przeciwko Gilroyowi w trakcie jego procesu. Przyjaciółka Suzanne, Geylan Hawkins, powiedziała sądowi, że kobieta obawiała się, że Gilroy włamał się na jej e-maila. Podejrzewała jego, bo miał o niej informacje, o których mu nie wspominała, a które mógł właśnie zaczerpnąć z jej prywatnej skrzynki pocztowej. Po ich rozstaniu, kiedy Suzanne założyła profil na portalu randkowym, również zwierzyła się Gailan, że podejrzewa, że David ma dostęp i do tego profilu. Tak jak wspominałam, David spamował wiadomościami do Suzen nawet po zakończeniu tego romansu. Dzwonił do niej kilka razy dziennie, wysyłał po 50 wiadomości, zostawiał jej także wiadomości głosowe na automatycznej sekretarce. 3 maja 2010 roku, czyli na dzień przed zaginięciem Suzen, wysłał jej 15 SMSów i jedną głosówkę. 4 maja natomiast nie skontaktował się z nią ani razu. Ani 4, ani 5 maja, ani nigdy później. Zdarzało się, to powiedziały koleżanki Susan w sądzie, że kobieta po prostu wyłączała telefon, by mieć święty spokój. Tych wiadomości głosowych było sporo. To było coś w stylu: hej, tu David, nie mogę się do Ciebie dodzwonić, pewnie śpisz, zadzwonię za kilka minut. Później hej, tu David, dzwoniłem, nie odebrałaś, daj znać. Albo hej, tu David, chciałem pogadać, oddzwoń. I tak w kółko, plus smsy z prośbą o kontakt, wybaczenie i niekończenie ich romansu. Sam Gilroy powiedział, że to niesprawiedliwe, że prokuratura przedstawiła te bilingi z ostatniego miesiąca, a nie na przykład z kilku miesięcy, bo wtedy przysięgli zobaczyliby, że czasami zdarzały się dni, kiedy nie rozmawiali ze sobą, on nie dzwonił, nie kontaktował się. A tak wyszło na to, że 4 maja nie wysłał jej żadnej wiadomości, bo wiedział, że nie żyje i jej nie odbierze. Zwrócił też uwagę, że 3 maja, czyli na dzień przed zaginięciem, wysłał do Susan zaledwie 15 wiadomości i dzwonił tylko parę razy, więc ta częstotliwość się po prostu zmieniała. Gilroy dodał, że ostatni raz widział Susan 2 maja 2010 roku i to była wtedy niedziela. Spotkali się, poszli do supermarketu na zakupy. By kupić produkty na obiad. To była prawda, ponieważ uchwyciły ich kamery w tym sklepie. David twierdził, że ugotowali razem obiad, porozmawiali sobie, wszystko sobie kulturalnie wyjaśnili i doszli do wniosku, że rzeczywiście najlepiej będzie się rozstać. Wtedy on zabrał resztę swoich rzeczy z jej mieszkania i pojechał do domu. Na słowa kolegi, że po godzinie dziewiątej, kiedy go spotkał, był blady i się pocił. Gilroy tłumaczył to tym, że wraz z żoną upili się poprzedniego wieczoru i mieli kaca. Dodał, że gdyby policja dokładnie przeczytała wszystkie wiadomości na jego telefonie, to zobaczyliby, jak on i Andrea konwersują o tym, jak się źle czują i przez długi czas nie tknął alkoholu. Był także jeden kolega, który prawie spóźnił się do pracy tamtego feralnego dnia 4 maja. I pamiętał, że wszedł do budynku, punkt godzina dziewiąta, i pierwszą osobą, jaką wtedy zobaczył, był właśnie David Gilroy. Był przekonany, że to był on, bo pamiętał, że David był blady i ogólnie źle wyglądał. I ten mężczyzna był jedyną osobą, która widziała Davida o dziewiątej, a nie o dziewiątej dwadzieścia. A skoro tak, to wersja prokuratury, jakoby David miał 20 minut na zabicie Suzanne i powrót do biura, nie ma racji bytu. Jeżeli przyjąć, że był widziany o dziewiątej, to dał je mu to tylko zaledwie 7 minut na jej zamordowanie. Pozostaje więc pytanie, czy wyrobiłby się w przeciągu tego czasu. To, co jeszcze skłania do rozważenia, czy David Gilroy rzeczywiście jest winny, to klucz do piwnicy, który był trzymany u sekretarki Emmy. A ta zeznała, że David nie prosił o ten klucz przed godziną dziewiątą, a raczej po. Może około 9:40 na pewno przed dwunastą w południe. A skoro tak, to Gilroy nie mógł zabrać Suzen do piwnicy, nie mając klucza. Chyba, że go sobie wcześniej dorobił. Ale skoro tak, to po co by o niego później prosił? Zwrócono także uwagę na kwestię samochodu. To znaczy, czwartego maja rano Gilroy pojechał do pracy autobusem. Jak się później okazało, ten samochód, czyli ten Vauxhall, nie miał ważnego badania technicznego. To się w Wielkiej Brytanii nazywa trochę inaczej, ale to nie jest aż takie istotne. W każdym razie, gdy nie ma się tego kwitka, że samochód jest dopuszczony do ruchu drogowego i złapie nas policja, to jest to duża kara. Ale, jak pamiętamy, 4 maja Gilroy wyszedł z pracy, by wziąć dokumenty ze swojego domu i wtedy wrócił, uwagę tym samochodem. W międzyczasie jeździł taksówką do domu swojej matki, by wziąć zapasowe klucze, więc mógł też tą taksówką wrócić. Ale zdecydował, że weźmie samochód. Samochód, który nie był dopuszczony do ruchu i którym później pojechał w delegację. I też pozostaje kwestia tej delegacji, która nagle pojawiła się jakby znikąd. Dyrektor tej szkoły podstawowej w Loch Gilpatch dowiedział się o tej wizytacji praktycznie w ostatniej chwili. Kiedy Gilroy zajechał na miejsce, to było grubo po 16. Lekcje się skończyły, nauczycieli nie było, jedynie ten dyrektor, który na niego czekał, i panie sprzątające budynek. I te panie zeznały, że Gilroy pożyczył sobie od nich parę plastikowych worków na śmieci. Prokuratura sugerowała, że ta niby inspekcja boiska była tylko wymówką, by wyjechać z Edynburga, pozbyć się ciała i przy okazji wymyślić, co powiedzieć policji oraz mieć czas, by posprzątać bagażnik. Dlatego Gilroy obierał różne drogi, wracając do Edynburga, w tym wyłączając po drodze swój telefon. Co wydało się nieco dziwne, jakby nie chciałby później policja odkryła, od jakich wiesz odbijał się sygnał. Nie wziął jednak pod uwagę, że zarejestrowało go kilka kamer. Sam Gilroy tłumaczył, że nigdy telefonu nie wyłączał, tylko widocznie musiał przejeżdżać przez miejsca, gdzie nie było zasięgu. Przez pół dnia jeździł przez miejsca, gdzie nie było zasięgu. Na pytanie, dlaczego tak długo zajął mu powrót do Edynburga, stwierdził, że musiał parę razy się zatrzymać ze względu na problemy z samochodem. I problem był, i to spory. Technicy później odkryją, że to zawieszenie było w tragicznym stanie i że ten samochód to ledwo jechał. Gilroy, tak jak mówiłam, zbaczał z trasy i niektórzy mówią, że robił to specjalnie, bo wybierał lepsze drogi z lepszą nawierzchnią, by to zawieszenie całkiem mu nie odpadło. Stąd te opóźnienia. W każdym razie postaram się wstawić mapki, które dobrze to wszystko obrazują, byście wiedzieli, jak to wyglądało. Powinny pojawić się mniej więcej teraz. Natknąłem się też na takie spostrzeżenie, że jadąc z ciałem Suzanne w bagażniku, kierując się w stronę Lock Gibbet, Gilroy miał w swojej głowie już jakieś miejsce, gdzie mógł ukryć ciało. Kiedy już je gdzieś porzucił, to zdał sobie sprawę, że jest już bardzo późno i musi jechać do tej szkoły zrobić tą inspekcję. W międzyczasie odsłuchał wiadomości od policji i się przestraszył, bo nie sądził, że tak szybko podejmą akcję zresztą ja też byłam zaskoczona. Więc po zrobieniu tej inspekcji udał się w drogę powrotną, ale zahaczył jeszcze o miejsce, gdzie porzucił zwłoki Suzen, by upewnić się, że nikt się na nie nie natknie. I dopiero wtedy wyruszył w drogę do Edynburga, i to by tłumaczyło, dlaczego wrócił tak późno. Jak widzimy, są różne stanowiska na temat tego, czy David Gilroy jest winny, czy nie. Jakby nie patrzeć tylko, on miał motyw, był też porywczy. Jeżeli zabił Suzanne, to nie sądzę, by to planował. Myślę, że po prostu stracił nad sobą panowanie, kiedy ta powiedziała mu, że nic z tego nie będzie i widuje się z kimś innym. Myślę, że nawet sama Andrea, czyli jego żona, zdała sobie sprawę, że jest winny. Trwała przy nim podczas procesu, odwiedzała go też w więzieniu, ale później przestała. Natrafiłam na artykuł z 2019 roku artykuł gazety The Scottish Sun, w którym jest umieszczona taka informacja, że Andrea porzuciła nazwisko męża, dzieci również mają zmienione to nazwisko. Podobno wynieśli się z Edynburga, sprzedali także dom, by spłacić kredyt, który na niego wcześniej zaciągnęli. Początkowo David został osadzony w więzieniu w Edynburgu, ale później przeniesiono go do więzienia w Szoc. Podobno miało to związek z tym, że inni więźniowie mu grozili. W Szoc trafił do szpitala ze złamaną szczęką, po tym jak powiedział innym współwięźniom, że zostanie zwolniony po swojej apelacji ale nie został, bo żadna apelacja nie doszła do skutku. Czytałam, że Szkocja jest w trakcie przygotowania prawa, które ma odmawiać zwolnienia warunkowego mordercom, którzy nie ujawnili miejsca porzucenia ciał swoich ofiar. I to prawo ma nazywać się prawo Suzen. Jednak nie wiem, kiedy wejdzie w życie i czy wejdzie w życie, bo od 2021 roku jest o tym cisza. Może kiedyś temat powróci, zobaczymy. To chyba tyle, co mogę powiedzieć o tej sprawie. Ciekawa jestem waszego zdania. Czy uważacie, że rzeczywiście David Gilroy zabił Suzen? A jeżeli nie, to jak myślicie, kto to zrobił? O marku B, czyli mężczyźnie, z którym nasza bohaterka spędziła ostatni wieczór, niewiele wiem, ale zdaje się, że został sprawdzony przez policję, miał alibi, więc nie wiem, czy jest sens brać go pod uwagę. Czekam na Wasze komentarze. Przypominam o subskrypcji tego kanału, jeśli tego nie robicie. Też przychodzę z taką informacją, że w przyszłym tygodniu sobotniego podcastu nie będzie. Robię sobie przerwę, bo po prostu jej potrzebuję. Zatem słyszymy się za dwa tygodnie. A tymczasem, trzymajcie się, cześć i do następnego.